Witajcie. Dzisiaj w ramach Minutek na Morzu omówimy troszeczkę zagadnień. W sumie jest 2-3 zagadnienia. Trochę ważne z punktu widzenia każdego miłośnika militariów, marynistyki. Dla laików też jak najbardziej przydatne, bo będą wiedzieli co, jak i kiedy stosować. A więc takim pierwszym zagadnieniem jest to oczywiście statek czy okręt. Generalnie statkiem możemy nazwać prawie każdą jednostkę pływającą z napędem, napędzaną czy wiatrem, czy silnikiem, która się porusza po morzu. Pod klasą czy klasą, która występuje w ramach tych statków, jest oczywiście okręt wojenny. Według konwencji o pełnym morzu, jeżeli chodzi o definicję tego słowa okręt, jest to jednostka należąca generalnie do marynarki wojennej państwa, nosząca znaki marynarki wojennej tegoż państwa, dowodzona przez oficera marynarki wojennej, którego imię, nazwisko powinno się znajdować na liście oficerów marynarki wojennej tego państwa. Trochę zagmatwane, trochę osmaszczane, ale taka jest niestety definicja. Dodatkowo załoga tej jednostki powinna podlegać regulaminom dyscypliny wojskowej. To jest taka krótka definicja słowa okręt. Także jak widzicie, bardzo prosto można powiedzieć, czy dana jednostka pływająca to statek, czy też bardziej określić precyzyjnie okręt. Analogicznie mamy prostokąt i kwadrat, chociażby. Tutaj jeszcze taka drobna uwaga dla wszystkich w cudzysłowie miłośników słowa statek. Możecie grać w statki, ok, super. Tylko wtedy stosujcie też słowo statek w stosunku do samolotu, ponieważ samolot jest to statek powietrzny, chociażby. Więc możemy stosować słowo statek ogólnie do wszystkich jednostek pływających czy latających, albo bodajże z wyjątkiem balonów, albo określamy precyzyjnie okręt, samolot, tudzież sam statek. Kolejną taką, może nie definicją, a zagadnieniem bardzo, może nie tyle popularnym, co błędnym, jest określanie typu tego klasa. Na przykładzie, żeby nie być gołosłownym, widzicie niemiecki niszczyciel T-61. W opisie tego niszczyciela w języku polskim możemy przeczytać, że jest to niszczyciel klasy 1940, a później dopisek, że jednostka ta różniła się od innych niemieckich okrętów tego typu. A to więc typ czy klasa. Klasą według polskiej nomenklatury wojskowej jest okręt, jest niszczyciel. Jest pancernik, jest lotniskowiec, krążownik, pod klasą krążowników na przykład jest krążownik ciężki, waszyngtoński, krążownik lekki, krążownik przeciwlotniczy, chociażby. Natomiast klasą nie jest na przykład niszczyciel z swojej klasy Grom. To jest niszczyciel typu Grom. Dlaczego tak jest to stosowane słowo klasy? Dlatego, że mamy całą rzeszę tłumaczy, którzy przekładali tekst chociażby z języka angielskiego na polski w filmach, którzy przekładali teksty w różnych wydaniach, wydawnictwach, artykułach, etc. Nawet w tej grze. Są to najczęściej osoby, które tylko przekładają tekst z jednego języka na drugi, bez zagłębiania się w poprawne nazewnictwo chociażby, czy terminologię.
Najprostszy przykład, już chyba z tego co pamiętam poprawiony w grze, Dual Purpose Gun, czyli działo, według poprawnego nazewnictwa, działo uniwersalne, według tłumaczy było to działo podwójnego przeznaczenia, działo podwójnego zastosowania. Także widzicie, no samo tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi bez znajomości odpowiedniej terminologii niestety jest czasami konieczne. Dział uniwersalny wiadomo, że służy do strzelań morskich, lądowych, przeciwlotniczych. Okręty miały działa właśnie wyposażone w dział uniwersalny, wyposażone w działa morskie na podstawach morskich, czyli do strzelań generalnie sobie morskich, dlatego że też można było prowadzić ostrzał lądowy z takich dział. Jednak tak no samo w sobie, tak, typ i klasa to są dwie różne rzeczy. Nie powinno się ich stosować w polskiej nomenklaturze zamiennie, dlatego że to są dwa różne słowa znaczące dwie różne rzeczy. Znam parę osób, które używają słowa klasa, to takie jest tłumaczenie z angielskiego, class. Tam, gdzie mają słowo type, używają jako typ, twierdząc, że to jest poprawna terminologia w języku polskim. No, takie osoby niestety są w błędzie, dlatego że każdy marynarz Marynarki Wojennej, każdy pracownik Muzeum Marynarki Wojennej, każdy miłośnik okrętownictwa, generalnie w cudzysłowie szeroko pojętego, wie, że klasą jest pancernik, typem jest na przykład Colorado. Tutaj polecam, jeżeli chodzi o terminologię, książki naszych rodzimych autorów, osób, które generalnie bardzo dokładnie potrafią i wytłumaczyć budowę okrętu, jego przeznaczenie, jego historię i poprawnie stosują terminologię. To są tacy autorzy jak Grzegorz Nowak, Michał Kopacz, Mirosław Skwiot, chociażby z takich wymienionych bardziej mi znanych autorów. Jeżeli chcecie, możecie się zapoznać z książkami obcojęzycznymi, ale tu polecam i tak mimo wszystko nie tłumaczenia, a wydania w języku autorów. Chociażby Norman Friedman, który opisywał dokładnie dzieła, opisywał jednostki Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie różnicę w podejściach, tak? Terminologia NATO ma swoje nazwy, swoje nazewnictwo. Terminologia Marynarki Wojennej Polskiej ma swoje nazewnictwo, swoje określenia typu klasy. Nie powinniśmy tego w żaden sposób mieszać. Tym bardziej, że najczęściej to mieszanie w cudzysłowie jest tylko w jednym miejscu. Klasa grom. Ale już nie ma na przykład przedstawienia kalibru działu w jednostkach anglosaskich, no bo po co? Jesteśmy w Polsce, mamy działa w milimetrach, tak? A przecież Brytyjczycy czy Amerykanie używają cali, a nie centymetrów. Oni też używają klasa, tak? Tylko oni pisują niszczyciel klasy, to jest tłumaczenie dosłownie, tak? A w języku polskim, czy w polskiej terminologii byśmy to określili niszczyciel typu grom, typu na przykład Z-20, tak, czy 1939, czy typ Narvik, typ 1936, 36A, różnego rodzaju typ Fletcher, chociażby, tak. To jest typ, nie klasa sama w sobie. Klasyfikacja okrętownictwa jest prosta. Tutaj też można podeszyć się Wikipedią, dlatego że jest to poprawnie w terminologii naszego języka użyte. I tyle. No i poleciłbym to stosować każdemu poprawnie, niewyborczo.
dzięki temu coraz szersze grono, powiedzmy, graczy też by poznało poprawne stosowanie pewnych zwrotów. Jeśli chodzi o właśnie typ klasy jednostki. No a dzięki temu też nam by było, będzie łatwiej w sensie przełykać pewne teksty, czy zapoznawać się z nimi. No i to trzeba pamiętać, tak. Poprawna terminologia to jest podstawa. Jeśli chodzi o budowę okrętu, tak z grubsza, jeśli chodzi o działa okrętowe, może być z grubsza, może być bardziej dokładnie, już jak będziecie chcieli. Takie tematy się pojawią w następnych odcinkach Minutek na Morzu. I tyle. Także zapraszam na kolejne wydanie Minutek, które się pojawią na moim kanale. I do usłyszenia.